Witam serdecznie, Marcin Truszkiewicz z tej strony. Zapraszam na nasze podsumowanie sesji. No dzisiaj wydarzyło się dokładnie to, o czym mówiłem w niedzielę na webinarze, bo no dzisiaj mamy mocne, mocne tąpnięcie na giełdach. A oczywiście powody się znajdą ku temu, ale moim zdaniem jest to po prostu Zamknięcie, zamknięcie, kwartału, ale nie tylko. Oczywiście tylko sobie za chwilkę wrócimy. W każdym razie, jeżeli chodzi o dolara do polskiego złotego, wybijamy powyżej poziomu 386, więc to ten pierwszy sygnał do tego, że faktycznie to zostało obronione, czyli 381 ma miejsce. W związku z tym na razie oczekujemy oczekuję wzrostów do 392, a później wyżej. Wydaje mi się, zobaczymy jak się jeszcze ten dzień zamknie, bo to, to jest też ważne, ale wydaje mi się, że jakby z tej perspektywy e, powinniśmy oczekiwać takiego mocniejszego tąpnięcia w górę, bo to, co się dzieje aktualnie na giełdach, nie wydaje się być jednosesyjnym jedno sesyjny, jedno spadkiem. Dlatego na razie zakładam e, po prostu odwrócenie sentymentu na polskim złotym, czyli wzrost na dolarze do polskiego złotego a, i teraz zakładam w kierunku poziomu docelowo 4,05, czyli do górnego ograniczenia konsolidacji, a później w górę, ale to zobaczymy. Najpierw niech rynek pokaże dalszą Siłę, więc to jest, to, jest, to jest pierwsza rzecz. I z tej perspektywy, aktualnie takie wsparcie, którego rynek nie powinien pokonać, jeżeli faktycznie ten scenariusz wzrostowy ma się rozwijać, to jest poziom 3,85. Uważam, że tutaj te szczyty lokalne powinny, być zatrzymy, powinny zatrzymywać nam spadki. To też będzie widać, jeżeli rynek zacznie spadać niżej, poniżej 3,85, to prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia tylko z taką jednosesyjną jednak podbitką, i później dalszym ruchem dalszym ruchem spadkowym, ale na razie i tutaj ten WIG-20 niestety też wygląda źle po prostu pod tym względem, bo nie radzi sobie za dobrze. Euro do polskiego złotego mamy kontynuację jakby tego odbicia z zeszłego tygodnia. Teraz jesteśmy dalej w tym samym przedziale, więc tu się niewiele zmieniło, ale fakt, że euro do polskiego złotego idzie tak samo jak dolar do polskiego złotego dzisiaj, no to jest po prostu ruch osłabiający polską walutę. Mamy też na euro do korony czeskiej mamy też euro na forincie wzrostowe nawet trochę mocniej niż na polskim złotym no i też dolar tutaj widać właśnie ładnie że na meksykańskim peso nie mamy takiego osłabienia więc to tutaj trochę bardziej lokalnie oczywiście euro dolar tutaj wturuje Polskiemu złotemu. Franek do polskiego złotego kontynuuje mocne wybicie, czyli to, co się zaczęło odwracać, jeszcze o czym mówiliśmy w weekend, to dzisiaj jest kontynuowane. No i na funcie do polskiego złotego jesteśmy na górnym ograniczeniu. Podsumowując, na polskim złotym następuje, moim zdaniem, coś, co może być traktowane jako początek mocniejszego impulsu. Um, będzie potrzebne wysokie zamknięcie dzisiaj, czyli ta dzisiejsza sesja, jeżeli mam rację, powinna być długim cieniem, a, a na wolumenach, jeżeli chodzi o na przykład y, akcje amerykańskie, powinny być też duży, duży obrót. Wracając do indeksów zachodnich, na razie kierujemy się w stronę tego pierwszego celu, o którym wspominaliśmy w niedzielę, czyli tutaj w kierunku y, najpierw wsparcia na 19,700, a później moim zdaniem docelowo do zamknięcia luki w kierunku 19400, czyli to są takie dwa poziomy, do których liczę. No dzisiaj rynek zrobił już 2%, więc dużo jak na jeden, jedną sesję. Zazwyczaj takie sesje nie są odwracane. Jeszcze 1,5% tak, ale 2% rzadko jest odwracane, więc ja na razie zakładam, że to nie zostanie odwrócone. Co najwyżej teraz przy zamknięciu, bo nagrywam to po godzinie 17, ale gdzieś w okolicach zamknięcia jakaś korekta a może przetestowanie z powrotem 8, 19, 900 i kontynuacja, czyli tak to na razie widzę. W ramach tej korekty, o której wspomnieliśmy w niedzielę, czyli te 5-6% tutaj do zamknięcia luki docelowo. Tak to na razie widzę, ale pytu py na razie nie ma, nawet na, na 5-minutowym wykresie każdy gdzieś tam ruch taki próbę, próbę odbicia. Ta próba odbicia jest po prostu bardzo szybko tłamszona na razie jest chyba moim zdaniem po prostu zamykanie pozycji długich które powodują, że po prostu brakuje drugiej strony drugiej strony medalu jeżeli chodzi o Russella, no tutaj wyprzedaż też jest zresztą była pewna taka dywergencja, no widzicie, że Nasdaq na przykład podbił wyżej w ciągu tam tego intradayowego zawahania rasel już nie był w stanie, co była jakąś taką oznaką słabości wczoraj w ogóle była bardzo ciekawa sesja dlatego, że mieliśmy, chodź, mieliśmy próbę a mieliśmy próbę zejścia wieczorem około godziny 20, później zostało to wyciągnięte to możecie sobie też zresztą zawsze traktować jako jakąś wskazówkę co się dzieje, bo mm, kiedy mamy taką próbę wyciągnięcia i nie ma kontynuacji to później wybicie tego dołka jest zwykle silnym sygnałem podażowym to się dzieje i to na wykresie dziennym też widać, że była próba kontynuacji trendu, która została odwrócona, więc dzisiaj mm, jest moim zdaniem pierwsza sesja coś a tu, tak, czyli taki mocny zjazd, później jakieś tam Skorygowanie za kilka dni. Tak to na razie widzę. Argumentem podstawowym, który ja dostrzegam, to jest po prostu oczekiwana zmienność w piątek, i później przygotowanie się do tego, że będzie większa zmienność podczas wyborów. Czyli typowo technicznie nie sądzę, żeby te jakieś dane, które dzisiaj były publikowane, znacząco wpłynęły na rynek. PMI w części okazały się lepsze, w części gorsze, jeżeli chodzi o europejską gospodarkę. Nie. Oczywiście cały czas można mówić o tym i znajdować dużo powodów, że jest źle, ale chodzi o to, że nie ma nic przełomowego. Tutaj na przykład ISM, że PMI dla przemysłu za wrzesień był, był lepszy, a ISM był gorszy trochę, a tutaj później po, ten był najsłabszy odczyt, tak, płacowy. Natomiast job openings był wyższy z kolei, więc można by było powiedzieć, że lepiej. No ale rynek a, tak to traktuje. A i później wczoraj było też trochę wystąpień szefów Fedów, więc to też mogło mieć jakieś znaczenie, ale ogólnie moim zdaniem to jest typowo techniczne rozwiązanie, o którym mówiliśmy w niedzielę. Trochę się rozgadałem, ale Idźmy dalej na SP 500. Tutaj również wybijając ten dołek to jest ważny sygnał. Natomiast tu jest ciekawa rzecz, że tego dołka jeszcze nie wybiliśmy. A jak pamiętacie, to w niedzielę właśnie wspominałem o tym, że, ten, że wybicie tego dołka będzie dopiero sygnałem, że coś się dzieje nie tak z punktu widzenia szczytów IDEM. Więc tutaj jest walka teraz o ten poziom. Rynek próbuje, próbował to już wcześniej tak tutaj tymi świeczkami, teraz też próbuję, zobaczymy co się wydarzy, bo jeżeli byłoby tak, że na S&P 500 wybronimy te dołki dzisiaj i nie spadniemy poniżej, a Nasdaq utrzyma się gdzieś przy tych niższych poziomach, no to moim zdaniem będzie to dość ciekawy układ, który pokaże, że ta dywergencja między technologią a innymi spółkami gdzieś tam się pojawia, zwłaszcza jakby jeszcze Dow Jones wybronił w ogóle te dołki. Czyli widać, że jakby na Nasdaqu jest najgorzej aktualnie, ale jeszcze pozostałe indeksy bronią. Więc zwracajcie uwagę na zamknięcie dzisiaj sesji, bo jeżeli SP 500 i Dow Jones nie wybiją dołków tych kluczowych z perspektywy trendu, to może zamiast silniejszych spadków będziemy mieli tylko zatrzymanie. Natomiast jeżeli te indeksy wybiją faktycznie te poziomy, przy Dow Jonesie jest to poziom 42200, przy SP 500 jest to 5730, jeżeli te poziomy zostaną wybite. Przez indeksy, no to trudno znaleźć wtedy jakikolwiek pozytywny aspekt. Teraz mamy jakąś korektę. Tutaj też, tak na oko, te korekty są gdzieś w miarę podobne intradayowo. No, oczywiście to jest niska skala, więc to tylko hobbystycznie Wam pokazuję. Natomiast, no, taki mniej więcej zakres, tak? Więc teraz podbicie te, te tam 20-30 punktów. I później zobaczymy, co dalej. W tym 17 nie, to nie Nasdaq, to jest S&P 500 Więc na razie wygląda to tak, jakbyśmy mieli kontynuować, ale jesteśmy na kluczowych wsparciach i zwracajmy uwagę, czy one zostaną wybite. No i na niemieckim dax również mocny zjazd dzisiaj, i to jeszcze w ciekawy sposób rozegrane, bo mieliśmy bardzo ładny taki kanał wzrostowy. Może nawet na, na M30 to będzie widać, tak? Taki kanał, który został wybity. Później, tutaj można by było teraz z perspektywy czasu go widzę, że on się troszeczkę inaczej ukształtował, bo był w ten sposób. Czyli o, w ten sposób zrobiony. No ale rynek tutaj spróbował właśnie taką linię trendu wybić, później podciągnął jeszcze raz i dopiero na sesji amerykańskiej mocny zjazd. Teraz bronimy jakieś wsparcia, ale to już są mniej istotne, bo najważniejszy był na poziomie 19400, on został pokonany. Więc ja na razie zakładam, że po prostu kierujemy się w stronę z powrotem 19, 100 z hakiem, pewnie jakieś podbicie i później dalszy ruch spadkowy. Oczywiście dla każdych tych indeksów są poziomy, które sugerowałyby, że, że jednak tutaj nie ma, nie ma dramatu. Na S&P 500 tutaj na razie musimy w ogóle przebić, więc utrzymujemy, ale na NASDAQ, jeżeli popatrzycie na wykres godzinowy, to tutaj e, moim zdaniem powrót ponad 20 tysięcy punktów byłby taką, takim sygnałem, że jednak e, to był one off, tak, czyli to tylko po prostu zjazd i zaraz odrabiamy. To będzie wybicie 50%, czyli mamy dwa poziomy oporu aktualnie w okolicach najpierw 19 900, później, ale to już jest moim zdaniem głęboka korekta, to jest 20 tysięcy, a wybicie powyżej 20 70, to by było zmiana sentymentu znowu na wzrostowy i próba zrobienia fałki, w którą aktualnie nie wierzę. A TLT bez zmian, tutaj się na razie nic nie zmieniło. Testujemy opory, cały czas trzymamy się poniżej stówki na miedzi. I to jest właśnie ciekawe, bo miedź utrzymuje się wysoko przy zjeździe na indeksach. Dlatego tym bardziej uważam, że to, co się dzieje teraz na indeksach, to jest po prostu zamykanie pozycji długich, realizowanie zysków, a nie jakaś paniczna wyprzedaż. Natomiast utrzymuje się nam cały czas ruch wzrostowy na indeksie chińskim, przypominam jest święto w Chinach, więc tam też inaczej to wszystko działa, natomiast to jest ciekawe i to może też przy samo zatrzymanie się miedzi, przy jednoczesnym, cały czas dość dobrym sentymencie na rynku, na rynku chińskim oraz jeżeli S&P500 i Dow Jones utrzymają swoje wsparcia, to może być wskazówka, że no po prostu był, było, była realizacja zysków, zatrzymujemy się na tym poziomie, czekamy na NFP, tak? Czy do końca tygodnia już więcej się nie wydarzy. Zwracacie sobie też na to uwagę. Ja na razie zakładam, że to jest ten pozytywny, sentyme, pozytywny scenariusz, ale mniej prawdopodobny niż mocniejsza. A jeżeli chodzi o poziomy, to cały czas wsparcie w okolicach 9500, chociaż już tutaj, czyli zatrzymanie się powyżej tego outside bara na 9850, może kończyć korektę, to, bo to był bardzo ładny outside bar dobijający do 10.000, więc wszystko super, żeby był końcem ruchu, ale na razie widać tylko, że to jest, rysuje się po prostu korekta. Jeżeli wybijemy niżej, no to rozpocznie się korekta do poziomu około 9500. I tam znowu myślę, że można szukać okazji. Kolejny poziom oporu 10270. Jeżeli chodzi o srebro, a tu z kolei bronimy na razie poziomów. Też korekta wydaje się, że jest tutaj no, pogłębiona, ale utrzymaliśmy się powyżej dołka, więc tutaj jest wszystko w porządku. Co ważne, dzisiaj przetestowaliśmy to od drugiej strony i jest próba wzrostów. Powiedziałbym, że na razie oczekuję kontynuacji ruchu wzrostowego na srebrze. W przypadku złota na razie zachowaliśmy overbalance, więc też trend wzrostowy trwa. Tak jak Wam natomiast mówiłem w niedzielę, ja oczekuję, że złoto się ustabilizuje, a bardziej srebro będzie je gonić, ale tutaj wszystko pod warunkiem, że nie będzie jakiegoś kataklizmu. Więc na razie nie widać kataklizmu, na razie widać korektę na giełdzie w Ameryce, a Problem jest, myślę, że w Polsce na razie, bo nie widzę popytu. Chociaż Michał Palaczek dzisiaj wspominał, że na kontraktach się pojawiły duże longi, więc być może jest to też zbierane. A Co ciekawe, tylko że wtedy polskie złoto nie powinien się dalej osłabiać. Więc zobaczymy, jak to się rozwinie ostatecznie. Natomiast ja patrzę na to z perspektywy takiej, że jeżeli chodzi o złoto, to korekta, trend boczny, zatrzymanie, srebro. Trochę lepiej wzrostowo, jak się tylko troszeczkę sentyment poprawi, ale złoto myślę, że nawet przez miesiąc może stać w miejscu i wiele nie zrobić. Gaz naturalny tutaj cały czas kontynuujemy trend w kierunku 3,25 i na dzisiaj zatrzyma, spadek poniżej 2,70 zmieni nastawienie na, na spadkowe. Ropa z kolei mocne podbicie w górę. Dzisiaj była zmiana zapasów publikowana a nie, będzie dopiero 22.45 natomiast no, mamy wojnę na Bliskim Wschodzie już trudno mówić inaczej o tym, co się tam dzieje Izrael atakuje Liban mówi się o tym, że Liban będzie atakował Izrael być może jak to nagrywam, to już się coś dzieje, tego nie wiem oczywiście zachęcam do akurat w tym przypadku słuchania Wojciecha Szewko na YouTubie czyli na wschód od Bliskiego Wschodu oraz obserwowania go na Twitterze, bo jeżeli chcecie takich informacji, to wydaje mi się, że to jest osoba bardzo kompetentna. Tak przynajmniej ja ją oceniam. Do tego natomiast ja tylko powiem tyle, że rynek do tej pory był dość spokojny. Od momentu, kiedy to wszystko się dzieje, to było dość spokojnie. Najwięcej na tym wszystkim, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to zyskało złoto. A natomiast no, dzisiejsze te wzrosty mają jeden, jedną rzecz inną niż było poprzednio to znaczy one są duże i przy dużym wolumenie. A moim zdaniem może to być dno 1, dn. czyli jakby z tego miejsca może być nowy trend wzrostowy w ramach konsolidacji, w której się znajdujemy, czyli faktyczna obrona 67 i atak na 87. To jest moim zdaniem aktualnie bazowy scenariusz na rynku ropy. Eskalacja jest bardzo prawdopodobna na Bliskim Wschodzie, więc rynek może się jej obawiać, plus wybory są już lada dzień więc też nawet jeżeli by cena ropy wzrosła do 87. No to to już się nawet nie odbije na odczytach inflacyjnych, no bo już będą za późno, tak więc to już nie będzie miało wpływu. Oczywiście zawirowania jakieś większe mogą mieć, ale myślę, że ważniejsze w przypadku wyborów aktualnie to już nie będzie cena ropy. Do tej pory uważałem, że jednak to cena ropy będzie dalej manipulowana, ale patrząc na to z perspektywy, co się dzieje, to myślę, że ważniejsze będzie samo rozwiązanie sytuacji na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie też niż sama cena ropy. Więc ja myślę, że tutaj uwaga jest coraz bardziej skierowana gdzieś indziej natomiast rynek jest trudny w zeszłym tygodniu były kraje OPEC, się spotykały a dzisiaj mamy taki mocniejszy ruch, więc ja traktuję to jako sygnał do wzrostów na razie świecowy, wyjście powyżej 72,40 będzie także z klasycznej metody analizy technicznej i wtedy celujemy w górne ograniczenie na 87, a po drodze mamy opory na 74 77 również później zakładam, że 82 ten poziom prawdopodobnie nie będzie stanowił dużego poziomu Ważnego poziomu oporu. Tutaj mamy lukę zrolowania, która powinna być wtedy zamknięta. No i tak do 87 moglibyśmy dojść. Zanegowaniem tego mojego scenariusza wzrostowego będzie spadek na razie poniżej 66. Prawa do emisji CO2 bez jakichś większych zawirowań. Dolar do jena stoi w miejscu i Nikkei również bez większych zmian. Zanim przejdziemy do indeksów polskich, zapraszam Was bardzo gorąco serdecznie. Na warsztaty handelswingowe na giełdzie. Warsztaty, które staram się robić raz w roku. Nie zawsze mi się udaje co roku, ale staram się raz w roku. A zeszła edycja była bardzo udana, byliście bardzo zadowoleni, więc teraz jeszcze troszeczkę ulepszam, jeszcze troszeczkę zmieniam, jeżeli chodzi o samą treść. Natomiast co do zasady, jeżeli chodzi o rzeczy, o które się dzielę, to są rzeczy, które po prostu dadzą Wam. Konkretną strategię budowania po pierwsze scenariuszy i później ich wykorzystywania. Handel swingowy to jest jedna z trzech moich strategii, którą wykorzystuję na co dzień. To jest ta, która moim zdaniem jest najbardziej dobra do wykorzystania przez osoby, które nie mają dużo czasu, a mają chęć handlowania bardziej aktywnie na różnych rynkach, na akcjach, na surowcach, na towarach, na walutach, ale chcą to robić świadomie, natomiast no nie mają tak, żeby być day traderem. Do day tradingu potrzeba trochę więcej uwagi. Natomiast co ważne, jeżeli ktoś z Was chce nawet day to na niskich interwałach te rzeczy, o których będziemy mówić, też można stosować. Tutaj macie kilka przykładów, jak tworzę projekcje i później jakie można wykorzystać, bo też podczas tych warsztatów będę mówił nie tylko o układach rynkowych pozwalających wejść, ale przede wszystkim o tym, jak budować scenariusze z konkretnymi celami, które są najbardziej prawdopodobne do osiągnięcia. Tutaj jeszcze dodam kilka przykładów z ostatnich miesięcy. W każdym razie to dokładnie się uczycie, jakby na całego procesu od budowania czy tworzenia analizy. Przez budowanie scenariusza do jego wykorzystania, bo będziemy też pokazywać, jak dobierać wielkość pozycji, jak zarządzać pozycją, czyli wszystko, co jest potrzebne. Jeżeli ktoś z Was jest totalnie zielony i nie wie, czym jest giełda, no to może jeszcze nie jest to ten czas, bo potrzeba troszeczkę poczuć, jakby jak kupować, co zmieniać, um, ale jeżeli jesteście osobami, które już przynajmniej nie wiem, kilka razy kupowały akcje. To, moim zdaniem, jest to coś, co Wam się przyda, i to bardzo dobrze, bo tak naprawdę nie potrzebujecie nic więcej. Ja wiem, że zwykle i tak szukacie innych jeszcze metod na, na, na rzeczy, ale to, co ja powiem, połączenie tych rzeczy, o których ja powiem, czyli wsparcie, opory, nie, wszystkie te elementy, które związane są z budowaniem scenariusza, w moim odczuciu wystarczające, nie, to po prostu są rzeczy, które działają. W tym połączeniu, o którym ja powiem, więc więcej nie będziecie potrzebowali. Otrzymujecie też dostęp do nagrań, więc później możecie sobie je otrzymywać. Są cztery spotkania, pierwsze jest 12 października w sobotę. Ono będzie dłuższe, potrwa około 3 godziny. Z przerwami, oczywiście, będzie podzielone nagranie też na odcinki, żeby było łatwiej oglądać. Jeszcze te tytuły troszeczkę dopracuję, bo wydaje mi się, że jeszcze tutaj jest kilka, trochę, kilka rzeczy do zmiany, a przede wszystkim na przykład nie będziemy mówić o dolarze, ja to nagranie z zeszłego roku Wam udostępnię dla osób, które po prostu będą chciały wziąć udział w tym warsztacie, a dlatego, że ono się nie zdeaktualizowało, a szkoda to powielać, zamiast tego ten czas po prostu poświęcę na inne rzeczy. Otrzymujecie dostęp też do kursu makro, analizy makroekonomicznej, tak żebyście sobie pogłębili te rzeczy. Skrócony opis strategii i schematy do druku, ten skrócony opis strategii to jeszcze nie zmieniłem, ale kończę pracę nad tym e-bookiem, żeby był bardziej kompletny, czyli to będzie już tak naprawdę e-book, a nie tylko opis strategii, a więc jeszcze rzucę tą informację na landing. Książka w bonusie, zawsze lubię dawać Wam książkę i tym razem będą z podpisami moimi, z dedykacją dla Was, a więc wyślę je wszystkie razem, a tak żeby to nie było na raty, właśnie po zakończeniu e, zapisów, bo tylko do Rozpoczęcie, tylko do 12 października będzie ten bonus. Później już tego bonusu na pewno nie będzie. Pewnie jeszcze będzie można się zapisać na te warsztaty, ale już bez tego bonusu. Cena wyjściowa to jest 1297 zł. Jeżeli ktoś z Was jest użytkownikiem squabera premium, bo ten materiał wyjątkowo jest publiczny, także dla innych osób, a to otrzyma 30% rabatu wystarczy, że klikniecie w to miejsce. Jeżeli ktoś z Was jest uczestnikiem poprzednich brał udział w handlu swingowym, to też wejdźcie na ten, ten przycisk to otrzymacie jeszcze niższą cenę no bo to jest powtórzenie materiału więc też daje tam około jak dobrze pamiętam 45 jak nie 50% zniżkę więc no, wejdźcie sobie zobaczycie natomiast osoby które są użytkownikami nie są użytkownikami squabera premium zapraszam do wzięcia w tym warsztacie udziału z moim kuponem czyli wystarczy że sobie wiecie dodaj do koszyka i tutaj jak wpiszecie, wybierzecie opcję, czyli książkę, możecie też wybrać, że nie chcecie książki, OK. Wy też możecie być za granicę. My wysyłamy w Polsce książki, to też jest takie obostrzenie. I sobie dodacie do koszyka, to tutaj wystarczy, że wpiszecie kod Marcin, to dostaniecie dodatkowe prawie 300 zł zniżki, cena spadnie poniżej 1000. I to jest też kupon e, e, ograniczony czasowo. Mego wyłączę w tym momencie. Natomiast co do zasady, y, daję Wam też taką wyniżkę, bo mnie słuchacie. Jesteście ze mną na różnych materiałach, czy to na YouTubie, czy, y, czy w Skłaberze jako użytkownicy darmowi. Więc też taki ukłon waszą, waszą stronę. E, więc zapraszam Was serdecznie. Macie gwarancję satysfakcji 30 dni. Jak zawsze w Skłaberze w zeszłym roku. Jedna osoba zrezygnowała, skorzystała z gwarancji satysfakcji na ponad 100 uczestników, więc też myślę, że to pokazuje, że faktycznie te 99% to jest akurat baza z wszystkich szkoleń, które robimy. 99,6% osób jest po prostu zadowolona i nie korzysta z gwarancji, więc myślę, że z pewną dozą zaufania możecie spróbować i przekonać się, że inwestowanie nie musi być skomplikowane, nie musi być trudne, można, może być poukładane i czas poświęcony na ten handel może być też po prostu określony czasowo tak, żebyście mogli robić też inne rzeczy efektywnie, więc Was gorąco zachęcam, link oczywiście znajdziecie w opisie, a teraz wracamy do analizy jeżeli chodzi o nasze indeksy to pod koniec sesji gdzieś tam była próba zebrania dołków była próba podciągnięcia i nawet tutaj przed zamknięciem wjechały jakieś grubsze pozycje natomiast biorąc pod uwagę to co się dzieje, zobaczymy jeszcze jak Przeanalizujemy sobie akcję, ja wrócę na chwilę do indeksów po tym tam pół godzinie, zobaczymy co się dzieje. Natomiast zobaczymy jak się rynki dzisiaj zamkną w Ameryce. Jeżeli zamkną się pozytywnie, w sensie S&P 500, Dow Jones zatrzymają się powyżej oporów, to, to wtedy tutaj może być faktycznie próba podbicia mocniejsza, bo jest próba zebrania ewidentnie. Ale jeżeli nie, no to tutaj nie widzę za bardzo wsparcia dla indeksu. Z szerszej perspektywy jakby niewiele się zmieniło, cały czas jesteśmy po prostu w tym samym miejscu, ważne jest to jak wyglądają poszczególne spółki w samym indeksie, dzisiaj bardzo mocno po raz kolejny spadały banki, gdzie mieliśmy PKO BP, M bank czy Alior Bank na dużym minusie, więc to jest negatywna informacja, no korygowały też spółki te sprzedaży detaliczną, Pepco czy Dino, które były ostatnio mocnymi atutami, i takie bezpieczniejsze aktywa, chociaż też w sumie ciekawe, że LPP tutaj sobie radzi dobrze. W każdym razie te banki myślę, że najbardziej ciążą na, 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 na indeksie. Ważne jest z technicznego punktu widzenia cały czas utrzymywanie się poniżej poziomu 2400 punktów. Uważałem, że wyjście powyżej 2346 otworzy mocniejszy ruch, ale ten ruch się zatrzymał dokładnie na market volume profile na punkcie POC, czyli tym point of control. Na średniej kroczącej, no nie wygląda to po prostu dobrze. Rozstrzygnięcie będzie ostatecznie przy spadku poniżej 2256 No lub w wybiciu gdzieś tutaj powyżej 2460, 2500. Bardzo dużo oporów, cały czas bardzo dużo oporów. A z szerokiego view, sam fakt spadków poniżej poziomu 2400 punktów tutaj w, w lipcu, no był taką oznaką słabości rynku i na razie tego nie odwróciliśmy, więc ja niestety no, cały czas mam takie bardzo mieszane uczucia względem tego indeksu, no nie, nie czuję tego popytu, który mógłby to pociągnąć wyżej, na MWIGu 40 przypominam, bo znowu to zaczyna być jakiś cel, a poziomy 5370, 5400 punktów bardzo ciekawe miejsca, do których rynek mógłby pociągnąć mocniej, jeżeli wybijemy. I tutaj się zaczęło robić coś, co może nie jest poprawne metodycznie, czyli wyznaczenie takiej linii trendu, ale dość ładnie wygląda i myślę, że dobrze się posiłkować, bo to przypomina jakąś taką strukturę trójkąta, trochę załamanego tą próbą wyjścia górą. Natomiast, no, jeżeli wybijemy dołem poniżej tej linii, to też będzie sygnał do spadków. Oczywiście powyżej 6400 punktów. Zmieni się sentyment moim zdaniem już na wzrostowe. Po drodze, w zeszłym dwóch tygodniach, no było raz w jedną, raz w drugą. Nie, ta fala była dość mocna. Później to wygląda na razie na korektę prostą. Dużo się dzieje. Moim zdaniem, po prostu rozstrzygnięcie w końcu nastąpi. Nasz indeks, nasza giełda na coś czeka, na jakiś rozwój sytuacji. To, co jest krzepiące z kolei, to spadało ją duże spółki, a małe trzymają się mocno. Tutaj na SWG 80 w sumie nic się nie wydarzyło dzisiaj. Stoimy w miejscu, ale poniżej oporów, cały czas, poniżej 100-okresowej średniej, poniżej 24500, więc tutaj też. Na razie słabo. Jeżeli chodzi o jakieś wsparcie, do którego moglibyśmy w kolejnej fali wspać, to jest 22 tysiące punktów. I czasami, tak jak teraz na tych indeksach polskich, trudno zbudować scenariusz inwestycyjny, bo po prostu jesteśmy w takich miejscach, w których bardzo wszystko jest porozbijane. E, I to też spoko, jakby nie zawsze musimy mieć na każdym instrumencie coś do powiedzenia, po prostu, bo czasami trzeba poczekać. Może zwróćmy uwagę na IPO żabki na początek, ponieważ mamy informacje o tym, że 6,45 miliarda zł będzie wynosiło IPO. Przedział cenowy między 20 a 21,5 zł. Jeszcze nie jestem gotowy do tego, żeby zrobić taką analizę. Być może w czwartek ja albo Michał zrobimy naszą ocenę tego, czy warto, czy nie warto. Więc tutaj, jedynie co mogę wam podpowiedzieć, to kilka takich danych. Przede wszystkim między drugim, czyli od jutra do 9 października, będzie budowanie popytu. Wśród inwestorów instytucjonalnych m, oraz indywidualnych. Więc już od jutra można się zapisywać, jeżeli Was to interesuje. Dziś nie powiem, czy to jest warte uwagi, czy nie, tylko daję wam znać. A 10 będzie informacja o tym, jaka jest cena. Ostatecznie prawdopodobnie 14 przydział akcji, a prawdopodobnie 17 pierwsze, pierwsze notowanie. I to też może uwolnić kapitał, bo wiele się mówiło o tym, że te IPO może blokować nam handel na akcjach, no bo część ludzi już sobie trzyma pieniądze, żeby to IPO, z tego IPO skorzystać. Część funduszy. Więc to zostało jakby ogłoszone, więc tak od jutra już można się zapisywać. My lada dzień opublikujemy informację, czy, co naszym zdaniem to IPO znaczy, czy jest warte uwagi, czy też nie. Natomiast przychodzi fantastyczna promocja z biura maklerskiego Alior Banku, który również bierze udział. W IPO żabki, więc możecie się zapisywać w biurze Maklewskim, Arior Banku na IPO żabki. I co więcej, jeżeli jeszcze nie macie rachunku IKE i IGZE, nie macie w ogóle. To jest w ogóle błąd. To powinniście mieć. Jest kilka korzyści z tego powodu. Taki artykuł na ten temat jest u nas na blogu. Link też wróciłem w opisie, ale taką infografikę nawet zrobiłem, gdzie. To może otworzę sobie w nowej karcie. Gdzie jakby. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że to jest dobrowolny program. Nikt z was nie musi brać udziału w IKE czy XZ, Natomiast jest limit roczny wpłat. To jest oczywiste, ale najważniejsze jest to, że kiedy wypełnicie sobie ten limit wpłat, to nie tak jest duże tam powyżej 20 tysięcy zł, co roku możecie w ten sposób inwestować. Inwestujecie sobie na giełdzie za pomocą na przykład biura maklerskiego Alior Banku i nie płacicie od tego podatku 19% na rachunku IKE, jeżeli dotrzymacie do 60 roku życia i spełnicie jeszcze tam aktywność odpowiednią, tam chyba 5 wpłat w ciągu całej tej przestrzeni, to, te szczegóły są w tym artykule, to nie będziecie, nie zapłacicie 19% zysków. Więc to jest naturalne miejsce, gdzie powinno się mieć część środków po to, żeby po prostu nie płacić podatku od zysków kapitałowych to prawdopodobnie jest za mało, żeby wypełnić wszystkie wasze potrzeby inwestycyjne, ale jest wystarczająco dużo. Środki są dziedziczone, więc jakby coś się wam wydarzyło po drodze, naturalnie osoby, które są waszymi spadkobiercami otrzymują te pieniądze, a bez podatku od zysków kapitałowych, bez darowizny, bez podatku od darowizn, więc to jest i spadków i darowizny to jest też Korzystne podatkowo, i te osoby mogą albo wziąć to na swoje i lub wypłacić. Wy też możecie to w dowolnej chwili wypłacić, bo to, że inwestujecie tam i po 60 roku życia będzie ten, ten, ten parasol podatkowy, to nie powoduje, że nie możecie tych pieniędzy wypłacić wcześniej. Wtedy zapłacicie podatek 19%, ale. Może, macie pełną swobodę co z tymi pieniędzmi robicie, więc ja uważam że jak ktoś nie ma rachunku ike czy xz to to jest obowiązkowe żeby mieć, bo uważam że dzięki temu zyskujecie na parasolu podatkowym. Jeżeli ktoś z was chce inwestować w ETF -y na złoto to to jest najlepszy sposób na ominięcie podatku tam po prostu tak coś bezpiecznego kupujecie sobie regularnie kupujecie te ETF-y jeżeli stwierdzicie że jest szczyt to po prostu je sprzedajecie i nie, nie płacicie podatku oczywiście pieniędzy nie wyciągacie dopóki nie macie takiej potrzeby a jeżeli wyciągniecie po 60 roku życia to nie płacicie wcale IGZE ma trochę inne prawa tutaj zapraszam was do tego artykułu są one opisane wszystkie Natomiast wracając do rachunku, otrzymujecie do 400 zł ekstra premii, ale pamiętajcie, bo tutaj też szczegóły sobie też op, zobaczcie na, na stronie, do którego wam podlinkuję wario banku, ale pamiętajcie, że jak wejdziecie w Skłabera w ustawienia konta tutaj i twoje rabaty, to każdy z was ma indywidualny token, który może wykorzystać do tego, żeby otrzymać zniżkę na biurze Makryskim malor banku, ale dotyczy się tylko osób, które mają Skłabera premium. Więc to, jest też więc to jest też dodatkowa korzyść, za pomocą której możecie inwestować taniej, bo połowę mniej będziecie płacić prowizję. Oczywiście są biura maklerskie jak na przykład XTB, które nie ma prowizji w ogóle na akcjach, ale tam nie macie na przykład wszystkich akcji polskich, nie macie na przykład księgi zleceń, no, są różne obostrzenia. Każdy do czegoś. Potrzebuje jakieś rachunki. My zachęcamy do korzystania z biura Maklerskiego Aerobanku jako normalnego, podstawowego domu maklerskiego, a XTB zawsze jest też fajny. Więc tutaj, jakby, zachęcam. Zobaczymy, wedle mojej najlepszej wiedzy, XTB również będzie publikowało rachunki IKE, natomiast m, możecie zawsze połączyć, na jedne mieć IKE i korzystać z tych benefitów, na drugie mieć IKE. Natomiast nie można mieć dwóch, czyli nie można mieć dwóch IKE lub dwóch IKE, tylko można mieć jeden taki, jeden taki. No ale macie jeszcze żonę, macie jeszcze dzieci powyżej 16 roku życia, można tych rachunków mieć sporo i na każdym znaleźć to, co Was po prostu najbardziej interesuje. Promocja. A trwa do końca grudnia. A nasza promocja, czyli 50% Ani Walior Banku, ona się nie kończy. Jakby tak długo, póki współpracujemy, tak długo będziemy mieli tę no, po prostu promocję. I teraz ostatnia rzecz. Jeżeli chcecie kombo sobie zrobić na jesień, możecie kupić skłabera premium w promocji, gdzie otrzymujecie kawę naszą, wyjątkowo tegoroczną, kawę w sensie urodzinową, razem z kubkiem do wyboru albo jednym, albo drugim, czyli albo urodzinowym, albo. Um, e, Squabera. To ja widzę, że graficzka tego kubka jednego się zła wgrała, ale to nie ma znaczenia. Podmienimy go e, lada dzień. W każdym razie lada chwila. Natomiast e, m, kubek plus kawa, taki jest e, nasz prezencik na jesień, um, do wyczerpania zapasów, bo zostało nam ze Squaber Invest Day. Trochę kaw, a chcielibyśmy wyczyścić sobie magazyny, a Wam podarować coś aromatycznego, bo na Squaber Investeed dawaliśmy każdemu do Welcome Packów. Ta promocja dotyczy mm, każdego, tak czyli zarówno w abonamencie, który jest przedłużany, jak i nowych użytkowników. A z okazji kończących się już 10 lat Squabera, jeszcze, jeszcze trochę miesięcy zostało, ale to już takie finisze robimy tych naszych urodzinowych prezentów. Otrzymujecie do Squabera Premium. Właśnie kawę plus kubek i teraz ważna uwaga: do wyczerpania w, w zapasów lub do 13 października wszystkie zakupy na rok, czyli Pakiety, wasze przedłużanie, jeżeli macie na przykład cenę gwarantowaną, w abonamencie za 487 zł, lub w pakiecie edukacyjnym również. Czyli w tym pakiecie za 1297 zł na rok, gdzie otrzymujecie też dostęp do edukacji oraz do InwestBoxa. Więc każdy z tych. Tutaj dołączymy wam drugi kubek. Nie ten urodzinowy, tylko ten drugi, plus kawę. W każdym razie ten InvestBox też jest. Czyli w tym pakiecie najdroższym otrzymujecie całego Squabera Premium, plus edukację, plus InvestBoxa, czyli te pięć książek, plus notes, plus kubek, plus prezenty. Natomiast w abonamencie rocznym za 487 zł otrzymujecie te bonusy, plus dostęp do Skłabera Premium. No i... Uwaga, uwaga, otrzymujecie dostęp do biura Maklerskiego Alerobanku w 50% zniżce a na prowizję. Otrzymujecie zniżkę na handel swingowy, więc jeżeli ktoś z Was chciałby wziąć udział w handlu swingowym e, i jeszcze chciałby założyć rachunek w biurze Maklerskim Alerobanku, żeby skorzystać z tej promocji, to jakby wszystko razem biorąc do kupy, otrzymujecie fajny pakiet, który Wam się bardzo szybko zwróci, bo nawet jak otrzymacie to, te 400 zł premii, to już to praktycznie Wam zwraca. E, zwraca, e, abonament. A jeżeli jeszcze po, chcielibyście pociągnąć inwestować na giełdzie w Stanach Zjednoczonych to możecie skorzystać z naszych e, kodów na Saxo Bank to, to musicie tylko do nas zwrócić i wtedy otrzymacie 250 euro na prowizję w Saxo Banku więc już jakby w ogóle za darmo macie wszystko nawet ten handel partyzancki, będziecie, handel swingowy przepraszam będziecie mieli za darmo, bo wam się to zwróci w prowizjach zwłaszcza, że jeszcze Saxo Bank do końca roku też ma dla 100 najbardziej popularnych akcji amerykańskich handel bez prowizji więc dużo tego się wszystkiego razem skumulowało Um, I uważam, że to jest bardzo dobry czas, żeby dołączyć do nas, korzystać z naszego wsparcia przy tym bardzo zmiennym rynku, ale jednocześnie mm, robić to z głową, tak? czyli robić to, kiedy się opłaca. Też spoko, jakby nie zawsze musimy mieć na każdym instrumencie coś do powiedzenia, po prostu, bo czasami trzeba poczekać. Zacznijmy może od Dino. Tutaj jest o tyle ciekawie, że tak te spadki, które się dzisiaj pojawiły, są przy dużo mniejszym wolumenie niż wzrosty. Zwracajcie mocną uwagę, bo z perspektywy strategii szczytu i dna, a tak naprawdę korekta. O 50% czyli do 333 zł, już będzie okazją z metody szczyty. I dna. najlepsza będzie w okolicach 325. Tylko uwaga, samo Dino, cały czas mam poczucie, że OK, z jednej strony faktycznie już nie chcą spadać poniżej 300 zł. Te wolumeny się pojawiły, więc może być to odbicie. Ale to, co bym chciał zobaczyć, to faktycznie, żeby cała korekta. Była przy mniejszym obrocie, żeby tutaj było widać, że ta różnica jest w tym obrocie. I gdzieś w okolicach tych 330 zł, żeby pojawiła się coś, co sugeruje, że od dołu jest skupowany rynek czyli jakaś świeca z cieniem od dołu, cokolwiek takiego. Wtedy byłaby spora, moim zdaniem, szansa na to, żeby kupić Dino. I ja nawet nie myślę o odwróceniu trendu jeszcze. Nie wiem, czy to jest ten moment. Zobaczymy, jak będą kolejne odczyty um, tutaj wyników finansowych. Natomiast tutaj bym zakładał wtedy przynajmniej ten ruch do zamknięcia luki do 386 zł, a to już będzie wybicie linii trendu, to już będzie wybicie okresowej średniej, więc być może wtedy faktycznie się otworzy droga do większych wzrostów. Zobaczymy, ale to jest miejsce na pewno dogodne do tego, żeby to rozważyć. A więc tutaj, tak jak ten poziom 300 zł był przez długi czas moim celem. Nie tak teraz, ponieważ na to zareagowaliśmy bardzo dokładnie, uważam, że poziom 324 zł może być bardzo, bardzo ciekawy z wąskim stoplosem. Oczywiście pewności nigdy nie mamy, ale to jest właśnie budowanie tych scenariuszy, których Was będę też uczył w handlu swingowym. Na co zwracać uwagę dokładnie. Jeżeli chodzi natomiast o PEP, bo tutaj negatywne jest to, że rynek zareagował na stuokresową średnią w punkt, tyle tylko, że spada przy niedużym obrocie, więc nie ma paniki, przynajmniej na razie. Pepko, tutaj z kolei też rozpoczynamy korektę. Zobaczcie, gdzie dotarliśmy. Praktycznie co do grosza, no może z dokładnością do 20 groszy, do poziomu, którego rysowałem jakimś ślaczkiem. I to jest, to jest poziom nieprzypadkowy, tak? To wcześniej rynek bardzo ładnie na te poziomy reagował. Rozpoczyna się korekta. Ja zakładam, że to jest korekta, bo też mniejszy wolumen. Tutaj możemy zejść tylko do poziomu 19,62. Ewentualnie niżej do 18. 18,80, 18,50. Z obu tych miejsc jest teoretycznie dogodne miejsce, żeby spróbować znowu wejścia dalej. No, nasz scenariusz wzrostowy jest. Zakładamy docelowo dojście do górnego ograniczenia na 26 zł. Szczegóły tego całego scenariusza wzrostowego znajdziecie w technicznym scenariuszu inwestycyjnym. Stwierdziliśmy, że zmienimy nazwę. Myślę, że jutro pojutrze. Myślę, że w czwartek pojawi się trochę inna nazwa dla tych technicznych scenariuszy inwestycyjnych, tak, żeby było to dokładnie wskazywane, że to są te nasze sygnały, na które też często czekacie. E, więc tutaj do tego zachęcam. No, pierwszy, tutaj te, ten poziom 18.50 został wybity, więc to jest ten e, trigger. No, i później celujemy do 2550. Oczywiście też będziemy prowadzili. Jeżeli uznamy, że sygnał się wypalił, to damy o, o tym znać. Więc tutaj PEPCO też na razie wygląda ok. Na razie rozpoczyna korektę. Jeżeli chodzi natomiast o Kolumbusa, o którym też wielokrotnie sobie mówiliśmy w ostatnim czasie, walczymy bardzo mocno technicznie ze wsparciem na overbalansie. Niestety ja uważam, że negatywne jest to, że rynek. Spadł poniżej 11:20. Może to oznaczać rozpoczęcie głębszej korekty. Był raport finansowy, gdzie ja w sumie zwracam uwagę na dwie rzeczy. Tutaj to, co jest podkreślane i to, co myślę, jest handlowane aktualnie na rynku, to także to, że ten projekt Hero. Czyli program Czyste Powietrze w wydaniu Kolumbusa, gdzie umowy, które zostały pozyskane według Kolumbusa, to jest miliard złotych, konwersja między 50 a 65%, co daje przychody rzędu 500 milionów do 650 milionów. I to jest coś, co ludzie aktualnie myślę, że wyceniają. Zwłaszcza że budżet jest bardzo wysoki, i myślę, że to będzie coś, co będzie Kolumbus grał przez dłuższy czas, dopóki się konkurencja nie obudzi. Natomiast i, i to myślę, że jest coś, co jest faktycznie rozgrzewa jakieś emocje na rynku. Sam raport, taki sobie w tym drugim kwartale, spółka miała wyniki przychody praktycznie takie same, już przy trochę lepszej marżowości, bo nie ma 9 milionów straty, ale 7 milionów straty. Natomiast, tak naprawdę, tutaj to, co może być interesujące, to zysk ze sprzedaży, gdzie tutaj widać to największą marżowość cały czas, mocno dociskają spółkę koszty finansowe niestety. Tutaj te koszty finansowe będą tak długo, póki zadłużenie jest wysokie, tak długo te koszty finansowe będą. Zobaczcie, że koszty finansowe stanowią aktualnie ponad 10%. To jest 13% mniej więcej. No, to jest bardzo dużo, tak? To jest, to jest bardzo dużo. One też się utrzymują, a przy spadających przychodach, więc to jest negatywne. Oczywiście, w ślad za spłatą jakichś zobowiązań, koszty finansowe też będą spadały, a wiemy, że do tego dojdzie w trzecim kwartale, bo tam pojawiła się sprzedaż tutaj kolejnych farm, więc to jest im plus dla Kolumbusa. Reasumując, nie uważam, żeby fundamentalnie coś się zmieniło, bo ja pamiętajcie, cały czas wam podkreślam, że tak naprawdę w dłuższym terminie potrzeba zysków i one się muszą pojawić. Ale komunikacja ze spółki, zresztą na Squaber InvestDay również e, jest taka, że no, spółka jakby na tą prostą wychodzi. Mm, zresztą niedługo pojawi, już kończymy obrabiać, pojawią się też materiały z Squaber InvestDay, będziecie mogli wysłuchać raportów, e, m, też, też tych wywiadów. Nie tylko te osoby, które były, ale także te osoby, które chciały być z Was. E, natomiast no, bardzo pozytywne moim zdaniem jest to, że spółka, spółka jakby ma nową nowy sposób na generowanie dużych przychodów, one się powinny pojawiać już w tym roku, jeżeli chodzi o ten właśnie czyste powietrze i też zyski z tego. Natomiast sam prezes Dawid Zieliński podkreślał, że ten proces pozyskiwania pieniędzy z tego funduszu jest długi. On trwa kilka miesięcy, więc te podpisywane umowy będą miały największy swój impact w przyszłym, znaczy pod koniec tego roku i w przyszłym roku, jak dobrze zrozumiałem. Reasumując, finansowo na razie się nic nie zmieniło. Budowane są oczekiwania. Ta fala wzrostowa była zgodna z tymi oczekiwaniami, czy jakby budowaniem tych oczekiwań. E, I myślę, że kolejny kwartał powinien być już na plusie, biorąc pod uwagę sprzedaż farm, e, ale także i działalności operacyjnej powinna być coraz lepsza sytuacja. Jeszcze z takich ciekawostek to czeska spółka e, Grupy Kolumbu została wybrana jako jedyny wykonawca tej pierwszej części przetargu. Zobaczymy, czy tak będzie dalej. To jest na pewno pozytywne. Dobrze, żeby były um, te, ta działalność zagraniczna, żeby się pojawiała. No tutaj pojawiały się te różne projekty, ale nawet podczas Clubber Invest Day Dawid Zieliński jakby nie pałał optymizmem w tym zakresie. Ja to tak odczytałem. Może źle, ale brak odpowiedzi jedno, jednoznacznej, jak uh, pozytywnie są nastawieni do uh, działalności ekspansji zagranicznej, moim zdaniem jest właśnie tą, mm, tą, tą drogą. Tutaj a teraz zerknijmy sobie na banki. Teraz jakby Alior Bank jest w takim miejscu trochę niejakim. Ja cały czas jestem negatywnie nastawiony do banków. Uważam, że dla nich to ten czas już nie jest najlepszy. Natomiast Aliorbank Bank na razie się trzyma dość wysoko. Spadek poniżej 88 zł znowu będzie taką wskazówką, że wybijamy z konsolidacji dołem. No i wtedy prawdopodobnie zobaczymy niższe poziomy już niż te, które wcześniej rynek osiągnął. Podejrzewam, że będziemy się kierować w stronę nawet 60 paru złotych ale na razie czekamy na wybicie, więc tutaj na Alior Banku i tak dość ładnie, chociaż warte uwagi jest to, że więcej świec jest podażowych i bardzo negatywne dla mnie jest wybicie z konsolidacji tutaj dołem po wynikach, więc to nastawiam je raczej prospadkowo. Dopiero wyjście powyżej z powrotem poziomu 102 zł, czyli powyżej tej świeczki z 5 września byłoby wskazówką, że idziemy na północ. Natomiast troszeczkę gorzej wygląda PKSA, bo zauważcie, że tutaj od wypłaty dywidendy rynek zrobił zakres 28% spadków. Zaatakowaliśmy Market Volume Profile, więc też profil tutaj wolumenowy został przetestowany praktycznie w punkt. To jest też 50% całej fali wzrostowej. No i teraz rynek to testuje drugi raz. Testował tak naprawdę drugi raz, a teraz wygląda na to, że już będziemy iść dalej. Na południe, więc e, ja jestem nastawiony trochę negatywnie, także i tutaj do wykresu. E, wygląda, że będziemy testować tą długoterminową linię trendu e, wzrostowego albo na 131 zł, byłaby jakaś okazja, albo dopiero na 125 zł, bo od szczytu już jesteśmy dość głębokiej korekcie. Więc na razie też bym powiedział, że wygląda to na razie negatywnie, prospadkowo. Pozytywnie zacznie się robić, kiedy cena wyjdzie powyżej 155 zł, wybijemy linię trendu, wybijemy ograniczenie w postaci szczytów we wrześniu robionych i wtedy otworzy się droga dalej. ING, jeden z tych bezpieczniejszych powiedziałbym banków, czy bezpieczniej zarządzanych, nie zaangażowanych też politycznie, ani w kredyty frankowe, ani w bieżące działania, więc tutaj jest spokojniej. I taki najważniejszy opór cały czas jest w okolicach 300 zł. I też to wygląda tak prospadkowe, jakbyśmy mieli się obsuwać dalej. Ja o bankach negatywnie wypowiadałem się już w lutym. Tutaj jeszcze wtedy rynek pociągnął wyżej. No później, już tylko kontynuowaliśmy te scenariusze spadkowe, bo tam na Alior Banku na przykład pisaliśmy. Więc ja na razie nie widzę jeszcze powodów do odwrócenia. Alior Bank najwcześniej wskazał, że coś tam się jeszcze dzieje, ale myślę, że to trochę wywołane jest takim FOMO jeszcze na Alior Banku. A natomiast inne banki dużo słabiej, i na razie nie widzę powodów do odwrotu. Czyli dopiero wzrost powyżej 282 zł zmieni nastawienie ze spadkowego na wzrostowe, a tak naprawdę dopiero opór powyżej 300 zł, więc ja bym wolał zobaczyć cenę niżej. A że jesteśmy na takim wsparciu 250, które jest ważne i później się robi długo, długo nic, aż do 200 zł, no to dałbym tutaj jeszcze na pewno czasu, żeby coś się rozwinęło dalej, żeby tutaj się. Um, sytuacja wyklarowała. Myśmy wskazywali ING do kupna w maju 2023, później zaczęliśmy się negatywnie wypowiadać, ja się zacząłem negatywnie wypowiadać w lutym, marcu 2024 i na razie nie zmieniam zdania. Uważam, że zmiana 100% na świecie wywoła presję na NBP pomimo wzrostowej inflacji, ale przede wszystkim brak kredytów, brak zaangażowania, jakby nie ma odnawiania tej bazy klienckiej, a duże koszty w sektorze są. Zresztą ING wielokrotnie podkreśla, że dla niego jest też problemem brak um, dużego zainteresowania przez przedsiębiorców zgłaszanych. Jeżeli chodzi o Santander Bank Polska, tutaj również, jeszcze po tej informacji o chęci sprzedaży, mm, no tutaj mamy na razie zjazd. Wydaje się, że te 400 zł to jest poziom, do którego rynek będzie dążył. I tak długo, póki jesteśmy poniżej 475, to tak długo oczekuję, że tutaj faktycznie będzie dalej. Zjazd właśnie w kierunku poziomu 400 zł, a na razie wszystko mówi o tym, że powinniśmy kierować się dalej na południe. Rynek po luce spadkowej nie miał siły do odbicia, zachował się na oporze, przynajmniej wprawdzie wyniki, ale na razie to wygląda negatywnie. Czyli wzrost powyżej 474 zł, zmieni moje nastawienie ze spadkowego na może konsolidacyjne, może lekko wzrostowe, nie jakoś hura optymistyczne, ale dopóki jesteśmy poniżej to jestem pesymistą. Teraz XTB. Na razie się rynek bardzo ładnie trzyma. Ja myślę, że bardzo ważne będzie odebranie IKE w XTB, jak zostanie opublikowane. Na razie rynek dostaje trochę większej zmienności, dzisiaj na przykład, więc coś tam zaczyna się dziać. To jest pozytywne dla spółki. Myślę, że inwestowaniem cały czas się inwestorzy, czy cały czas się ludzie interesują. No i te poziomy typu 50 paru złotych, 57, 60 złotych są bronione. I myślę, że jak się pojawi jakiś impuls wzrostowy To to będzie, czy jakby momentum wzrostowe, wybijające 64 zł To to będzie momentum, które doprowadzi nas powyżej 75 zł Może w okolice 80 Więc na to można się gdzieś szykować Co będzie impulsem to ciężko mi powiedzieć, czy ogłoszenie nowego właśnie jakiegoś tam produktu Czy jakaś sytuacja rynkowa ale warto na to poczekać. Jeżeli natomiast rynek tego impulsu nie dostanie lub dostanie, a później go szybko odwróci, to później wybicie poniżej 57 zł byłoby dla mnie otwarciem drogi do 44. Tutaj jednak ten market volume profile szczyty może przyciągać nam cenę, ale ciekawe, co by to mogło być, bo na razie wydaje się, że XTB jest cały czas na fali, tak? Jakby w sensie przychodowo, zyskowo powinno być cały czas dobrze, bo nie widzę za bardzo powodu, żeby było gorzej, poza trochę mniejszą zmiennością. A, bo ta dzisiejsza zmienność no to dotyczyć będzie w sumie czwartego kwartału, już a w trzecim kwartale, ale też był sierpień, który był dużej zmienności. Tam było wystarczająco dużo eventów, żeby był dobry wynik. A, więc nie spodziewam się złego wyniku w XTB. E, zwykle w, myślę, że pod koniec, pod koniec października pojawią się wstępne wyniki. Wcześniej pewnie powinniśmy otrzymać informacje o rachunku IKE. Zobaczymy, jak zostanie przyjęty, jakie będą zasady. E, no i dzięki temu zobaczymy. Czego inwestorzy się spodziewają? Te dwa poziomy warto zwracać na nie uwagę. Pytaliście też o PKP Cargo. Tu z kolei rynek ma problem z kontynuacją ruchu wzrostowego. Jeszcze jesteśmy na wsparciu, jeszcze jesteśmy powyżej 18 zł, więc tutaj z takiej perspektywy czysto technicznej na razie bronimy sobie ten trend. Z perspektywy szczytów IDEN, dopiero spadek poniżej 15,60 byłby negatywną informacją, więc no. Powiedziałbym, że to jest, to jest taki punkt bardzo ważny. Tak? Jak to wybijemy, no to później otworzy się trochę, trochę niżej, ale wszystko, dopóki jesteśmy powyżej 15,60, to zgodnie z metodą szczytu i dna trwamy w trendzie wzrostowym. Um, może być jeszcze tak, że skoro zeszliśmy poniżej tych krótkoterminowych średnich, to spróbujemy przetestować właśnie tutaj okolice 17 zł z hakiem, czyli tutaj mamy okresową średnią, i to by nam dało. I w sumie już teraz pomału nam daje możliwość czekania na sygnał ze strategii multi moving averages. Czyli strategii, która, um, która byłaby um, o tyle ciekawa, że jesteśmy już poniżej krótkoterminowych średnich, a powyżej stuokresowej. Najlepiej, żebyśmy do niej doszli, ale nie musimy tego zrobić. I ponowne wyjście powyżej krótkoterminowych średnich, czyli powyżej w tym przypadku 1938 na razie, daje nam sygnał do kupna ze stop lossem poniżej lokalnego dołka. A więc na to można się szykować. To jest dość fajna strategia na podłączanie się do trendów. Co więcej, daje konkretny poziom stop loss, łatwy do określenia, więc warto na to, na to patrzeć. Natomiast no, ewidentnie zainteresowanie spadło. Tak? To, co się tutaj działo pozytywnego, teraz przeszło w konsolidację, co jest dość często naturalnym procesem. Jak się pojawi jakiś impuls, no to wtedy dopiero ruszymy, ale warto technicznie ustawić sobie alarm i czekać. Dawno nie mówiliśmy o Amice, tutaj były informacje po raporcie finansowym, który był, który był, no jakby źle odebrany, ale też nie był jakiś wybitnie dobry. Niestety przychody grupy spadły w pierwszym półroczu o 13% do 1,2 miliarda, strata z netto zmniejszyła się do 1,2 miliona, natomiast no, zostało coś tutaj źle odebrane, i zobaczymy dokąd to doprowadzi ta wyprzedaż, bo być może dochodzimy do miejsc, w których faktycznie przesilenie nastąpi, długo rynek stał w konsolidacji, nie było poprawy w wynikach, więc też nie, nie było wzrostów, podejmowaliśmy próby tutaj gdzieś, ale one były nieudane i teraz zmierzamy w stronę takich poziomów, które były widziane ostatnio w 2012 roku, więc bardzo dawno temu. Oczywiście spółka się zmaga ze swoimi problemami, z raportu starano się przekazać, że spółce zależy na tym, żeby wrócić na ścieżkę rentowności. Tej dodatniej, natomiast no, myślę, że tutaj inwestorzy, póki nie zobaczą, to długoterminowo nie uwierzą. Tutaj też były próby budowania jakiejś formacji, akumulacji. Ale nieudanej ostatecznie. Nie udało się wybić konsolidacji powyżej 85 zł, a później powyżej 92. Więc jeżeli to była redystrybucja po raz kolejny, no to tutaj czeka nas jeszcze długa, długa wyprzedaż. Więc ja na razie, co do m, Amiki, będziemy sobie na pewno, to jest wykres tygodniowy, tak? będziemy sobie na pewno obserwować Amikę dalej, bo przez lata byliśmy pozytywnie do niej nastawieni, ale od kiedy ten trend się tak mocno zmienił, no to staliśmy z boku, ale teraz dochodzimy do momentu, gdzie może się pojawić już po prostu emocjonalna wyprzedaż, zmęczenie materiału i jakaś długoterminowa okazja, ale na razie jeszcze jej nie widzę. Więc na razie czekamy. I też price actionowo jest źle. Tutaj na razie jest źle. Dopiero musi się pojawić jakaś kontra, jakiś popyt, żeby można było mówić dobrze. Więc nie kupujcie, znaczy, żebyście dobrze mnie zrozumieli, to może być dno, ale kto z Was ma szklaną kulę? to super, to może z niej korzystać i będzie wiedział. Natomiast dla każdego świadomego inwestora to jest łapanie spadających noży, bo nawet fundamentalnie jakby się sobie wyceniali tą spółkę, no to jakby tutaj na razie trudno szukać punktu zaczepienia. Potrzeba poprawy. To, co zwykle przy takich spółkach, które mocno tanieją, można brać na tapet, tutaj sobie spójrzmy na kapitalizację spółki, aktualnie jak ona wynosi. Nie opis, przepraszam, tylko podstawowe informacje. Aktualnie kapitalizacja wynosi 431 milionów, a zerknijmy sobie w raporcie finansowym. To warto spojrzeć sobie, ile, środki, ile jest takich krótkoterminowych aktywów, i tutaj ogólnie inwestycje krótkoterminowe. W tym pieniądze to jest około 100 milionów, więc jeszcze tak tanio nie ma <laughs> Żeby można było powiedzieć, że gotówkę kupujecie za gotówkę, tak? W sensie, że kupujecie jedną akcję, w której gotówce jest tyle e, Natomiast no, spółka zdecydowanie jakby ma słabość jeżeli chodzi o wyniki Natomiast jeżeli chodzi o mm, jakby sytuację y, jakby finansową No powiedziałbym, że jakbyś totalnego dramatu nie ma e, Oczywiście mówię teraz tak pobocznie, nie analizując bardzo konkretnie, ale jeżeli chodzi o na przykład Zobowiązania, tak zerknijmy sobie. No zobowiązania krótkoterminowe są... Um, nawet zadłużenia dużego nie ma, no bo zobaczcie, że jakbyśmy sumowali sobie zobowiązania łącznie, a, to w ostatnim kwartale zobowiązania łącznie wynosiły około miliarda złotych, niecały miliard złotych. Um, jeżeli chodzi o aktywa obrotowe, no to one są tutaj ponad miliard, 200, a do tego są jeszcze aktywa trwałe. Um, więc jest tutaj, tutaj jest, jest, nie jest źle. Jeżeli chodzi o płynność 1,4,8, no to nie jest jakoś wybitnie wysoki wskaźnik, ale też nie jest tragiczny. Lepiej byłoby, żeby był tam gdzieś tam powyżej tych dwójki, ale jednak z, z, tutaj zadłużenie ogółem 48%, tak jak mówiliśmy, jest mniejsze niż zobowiązania na aktywa bieżące. Więc, jakby nie powiedziałbym, żeby tutaj była dramatyczna sytuacja. Rentowności nie ma i to jest problem, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo spółki, na razie nie widzę, żeby tu było coś zagrożone. By trzeba, myślę, że to jest dobry też moment, żeby tam sobie spojrzeć głębiej, jak to wygląda z tej perspektywy. Na pewno spółka jest wyceniana nisko, jeżeli chodzi o wartość księgową, a pamiętajmy, że to jest w sumie jednak fabryki. Kwestia jakości innych tematów to jest druga rzecz, a natomiast tutaj ważniejszy jest aspekt. Ważniejszy jest aspekt ważniejszy jest aspekt poprawy. I teraz jeszcze wrócimy na chwilkę do wyników. Wrócimy sobie tylko kwartalne i rachunek zysków i strat. Kurczę, Zawsze mi to denerwuje, że to przeskakuje, tak, 30 tysięcy razy. W drugim kwartale spółka wygenerowała podobne przychody. Zyszysz sprzedaży jest mniejszy, a to jest drugi kwartał na koniec czerwca. Ten milion też się wygenerował straty, więc to na pewno zmartwiło inwestorów. Że tutaj jest znowu milion. I tak już to trwa od trzech lat, że jest tak słabo. E, więc w końcu rynek się odwróci. Tak to kontrajęsko można powiedzieć. Przyglądamy się, zobaczymy, jak będzie dalej sytuacja. Ale Amika, jakby było ożywienie na rynku nieruchomości, na pewno skorzysta. Ja zakładałem, że spółki tego typu, jak Amika, zyskają na bezpiecznym kredycie 2% w tym roku. Nie? Czyli jakby na przełomie 2023-2024 były kupowane mieszkania. I w 2024 powinny być urządzane. Nie było tego efektu. Inflacja od, odbiła piętno na kosztach, a nie było znaczącego przychodu. To jest ciekawe. W sensie znaczącego przychodu rozumiem rentowności, tutaj wzrostu rentowności, ale przychody same w sobie też spadły. No ale trze, trzeba się jeszcze wgryźć w samą sytuację rynkową, jeżeli chodzi o udział amiki w rynku, bo być może. Spółka nie tylko tyle, że przychodzi kryzys jak podobne inne firmy, tylko po prostu traci rynek i na to to by trzeba było zweryfikować dogłębnie. Obudził się nam e, spekulacyjny niedźwiedź czy byk na JSW. Podbicie dość znaczące. Nawet komentowaliśmy to jakiś czas temu przy okazji Bogdanki, gdzie mówiłem właśnie, że Bogdanka zaraz sobie na nią zerkniemy, e, może być ciekawa. A Jotę no, zwłónął, niech się coś tam pojawi. No i się zaczęło pojawiać tak bardzo niepozornie, bo te wzrosty, które się tutaj pojawiły, tych 23 zł, e, one nie miały nawet wolumenu większego. Dopiero tutaj 27 września taki wystrzał. Teraz próby, więc jesteśmy na oporze. Nie powiedziałbym, żeby to było super, ale jeżeli wybijemy 27-20, no to wtedy. Będziemy szukać jakiegoś ciekawego miejsca do dołączenia na JSW bo na razie to jest po prostu odreagowanie, ale wygląda dość ciekawie, bo mamy taką ładną, ładne podwójne. No tutaj duży wolumen, tu duży wolumen, więc jakby było wybite 27,20, to widać będzie zmianę sentymentu, przynajmniej w krótkim terminie. A na razie na to czekamy po prostu. A jak Bogdanka. Dzisiaj też 5% wzrostu, więc ładnie, no i tutaj bardzo ładnie, o widzicie, Bogdanka zgodnie z planem e, Dokładnie jest teraz w miejscu, w którym będziemy decydować, czy punkt pierwszy, czy punkt drugi No to jest właśnie te budowanie scenariuszy e, Czyli dobiliśmy do oporów, pierwszych oporów I teraz, jeżeli będzie źle, to w tym miejscu nie będzie siły do pokonania, tak? Czyli tutaj po prostu znajdzie się jakaś podażowa świeca, jakieś problemy, duże obroty i zejście niżej Patrząc jednak na wszystko, co się tutaj działo, ja jestem dalej za, za tym, żeby ten scenariusz drugi był bazowym, czyli tutaj, żeby nastąpiło teraz zatrzymanie, wystrzał dalej, korekta i prawdopodobnie dynamiczna, strasząca. I mocniejszy ruch w górę. Ja zakładam, że korekta będzie do poziomu 23. Zobaczymy. Rysowałem to tydzień temu, więc jak będziemy za tydzień znowu spoglądali na bogdankę, to zobaczymy, jak się tam sytuacja rozwinie. Dlatego warto słuchać podsumowań sesji i dzisiaj wam serdecznie dziękuję za uwagę. Dzisiaj troszeczkę inne, dlatego że była też promocja i warsztatów, i brokera, i, i domu makerskiego, i więc dużo, ale zwykle tego nie ma a dzisiaj mi zależało żeby o tym wszystkim powiedzieć bo po prostu dzieje się dużo i macie możliwość skorzystania z naprawdę fajnego pakietu bo jeżeli dołączycie do squabera premium otrzymacie 50% zniżki na prowizję w otrzymacie od nich premię zakładając rachunek ike czy xe i jeszcze zyskacie dodatkowy rapat ten możecie otrzymać bez zakładania squabera premium czyli 23 a jeżeli byście założyli Squabera Premium, to jeszcze dodatkowe 100 zł taniej, więc jeszcze więcej zyskujecie. Do tego jeszcze 250 euro w SaksoBanku, więc jest tego bardzo, bardzo dużo. Zachęcam Was do skorzystania, bo to, co Wam teraz powiedziałem, to jest tylko wisienka na torcie, a... Cały tort to są nasze okazje, sygnały, alerty, a te rzeczy to nawet Wam tutaj pokazywałem w tym roku, jak sobie wejdziecie na handel swingowy, scenariusze inwestycyjne, czyli właśnie te sygnały, które, na których bazujemy, w tym roku wygenerowały ponad 40% stopy zwrotu. I to, to nie jest tak, że to jest suma zysków z tych spółek, tylko po prostu... A jak wzięlibyście to wykorzystywali w swoim portfelu i normalizowali ryzyko, czyli zawsze ryzykujecie nie więcej niż 1%. To wszystkie transakcje, które były zgodne z naszymi scenariuszami, łącznie przy takim ryzyku wygenerowały ponad 40% stopy zwrotu. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia na kolejnym podsumowaniu sesji. Jutro prawdopodobnie będzie wcześniej opublikowane, ponieważ wieczorem mam warsztaty, zostałem zaproszony do, na, na wykład, więc musiałem go nagrać w ciągu dnia. Postaram się to zrobić. Jak najpóźniej, zanim wyjadę, a natomiast słyszymy się także albo ze mną, albo z Michałem w czwartek, gdzie będziemy mówili o IPO Żabki. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo, cześć. Byłbym zapomniał spojrzeć jeszcze na indeksy po tej mniej więcej godzinie podsumowania. Idealnie odbiliśmy wtedy, kiedy mówiłem na początku, od dołków zrobiliśmy korektę nawet większą niż tutaj wychodzi z overbalansów. Ale dokładnie do poziomu 19, 980 do prawie 20 tysięcy dobiliśmy. I na razie to wygląda, jakbyśmy mieli kontynuować ten ruch spadkowy. Tak to wygląda. Zobaczymy, jak się zamknie rynek. Już więcej tutaj nie będę prognozował, ale dokładnie tak jak zakładałem to się dzieje, więc teraz już ma znaczenie tylko zamknięcie jeżeli zamknięcie będzie nisko na S&P500 wybijemy 5730 na Dow Jonesie 42200 to będzie to bardzo negatywne, jeżeli obronimy no to jutro może być po prostu zatrzymanie dalej, kontynuacja to to co wszystko mówię na początku ale na razie idziemy jak po sznurku trzymajcie się zdrowo, cześć